Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Moi kochani siostry i bracia, chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić w ten świąteczny czas, szczególnie zaś tych wszystkich, którzy czują się dzisiaj obywatelami tego kraju mroków, o którym mówi prorok Izajasz. Tych, w życiu których jest teraz ciemno albo bardzo ciemno, i to nie tylko z powodu grudnia, który mamy za oknami. Tych, którzy doświadczają teraz ciemności cierpienia, ciemności smutku, strachu, ciemności nieudanego związku, niechcianego nałogu, utrwalonego grzechu, jakiejkolwiek ciemności. Od 2 lat poniekąd wszyscy jesteśmy obywatelami tego kraju z powodu pandemii, która dzisiaj dociera do nas pod postacią delty, omikrona i kolejnej fali. W te święta Bożego Narodzenia przyjmijmy wszyscy dobrą nowinę, która z nich płynie. Żadna ciemność nie jest wieczna. Wieczne jest tylko światło. To światło, którym jest Chrystus Pan. Nigdy w to nie zwątpmy, nigdy w to nie przestańmy wierzyć. Tak jak to jest tu i teraz możliwe, biegnijmy do tego światła obecnego w Słowie Bożym i w sakramentach, a także w tylu ludziach, którzy niczym morskie latarnie jaśnieją jasnym blaskiem Ewangelii. W te święta pomyślmy także i o tych wszystkich, których nie ma już dzisiaj z nami. Być może rok temu siedzieliśmy jeszcze razem przy wigilijnym stole, a teraz pozostało po nich puste krzesło. Zresztą tych pustych krzeseł jest wokół nas coraz więcej. Pamiętajmy jednak, że oni nie przestali istnieć. Nie rozpłynęli się w nicości albo w niebycie. Oni są w wiecznym świetle Boga i kiedyś ich zobaczymy. To niech będzie nadzieja, która z tych świąt do każdego z nas płynie. Nadzieja o świetle, które świeci w ciemności, a ciemność go nie jest w stanie ogarnąć. Na te więc święta Bożego Narodzenia życzę wam, a także sobie, światła, a nie świecidełek.